Witam wszystkich na moim kanale kulinarnym Gotuj ze mną. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pyszne spaghetti. Będziemy potrzebować następujące składniki: makaron typu spaghetti, mięso mielone, żółty ser, cebulę czerwoną, czosnek, czerwoną paprykę, przecier pomidorowy, pomidory z puszki, bez skórki, pieprz, oregano, bazylia, sól oraz olej. W pierwszej kolejności kroimy w drobną kostkę czerwoną cebulę. Jeżeli nie dysponujemy czerwoną cebulą, możemy tutaj zastosować również białą cebulę. Następnie wlewamy na rozgrzaną patelnię olej. Dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę. Równomiernie rozprowadzamy na patelni i dusimy pod przykryciem na wolnym ogniu. Następnie paprykę przecinamy na pół, usuwamy z niej nasiona i wszystko inne, co się w niej znajduje. Paprykę kroimy w grubą kostkę ze względu na to, aby nie rozprażyła się podczas duszenia. Paprykę dodajemy nie tylko ze względu na jej walory smakowe, ale przede wszystkim po to, aby nasz sos był kolorowy i apetyczny. Do podduszonej cebuli dodajemy posiekaną w kostkę paprykę. Następnie dokładnie mieszamy, równomiernie rozprowadzamy na patelni i dusimy pod przykryciem. Czosnek kroimy w drobną kosteczkę. Na początku filmu w przepisie podaję 3 ząbki czosnku. Ale jeśli ktoś lubi wyraźny smak czosnku, można go dodać nieco więcej. Posiekany czosnek przekładamy na patelnię i dusimy pod przykryciem 2-3 minuty, aż poczujemy jego wyraźny aromat. Następnie dodajemy mięso mielone i dokładnie mieszamy, aby nam się nie pokleiło. Dusimy pod przykryciem, co jakiś czas mieszając. Podczas gdy mięso nam się dusi na wolnym ogniu, do gotującej się wody wrzucamy makaron typu spaghetti. Zanim woda się zagotowała, dodałem do niej łyżeczkę soli i 2 łyżki oleju. Makaron gotujemy zgodnie z przepisem na opakowaniu, co jakiś czas mieszamy. Dodajemy pomidory bez skórki, przecier pomidorowy oraz przyprawy.
Gdy mięso będzie już miękkie i sos się wyklaruje, możemy przechodzić do nakładania. Makaron nakładamy w taki sposób, aby w środku zrobić nieco miejsca na sos. Makaron polewamy obficie sosem. Następnie posypujemy świeżo tartym żółtym serem. Tak przygotowane spaghetti to wspaniały pomysł na romantyczną kolację we dwoje. Wystarczy zaopatrzyć się tylko w lampkę czerwonego wina i świece. Życzę smacznego!